Zgorzelec, 8:10, Miejski Dom Kultury. Max budzi się przy lodowatej szybie Forda z kartonu, niewiele większego od trumny. Z zewnątrz dobiega gwar ludzkich głosów, a może kwakanie kaczek albo gęganie podekscytowanych gęsi. Jego oddech, cuchnący benzyną, osadza się w postaci drobinek pary wodnej na przedniej szybie, tworząc gwiazdki, kryształki lodu. Max wsłuchuje się w donośne chrapanie towarzysza podróży. Siłuje się z zapłonem. Rozrusznik jęczy niemiłosiernie. Nagrzewnica trabanta jest zupełnie bezużyteczna. – Ale hałasujesz, chłopcze! – Wąsy ci obwisły, szefie! – Paperepap! – Wszystko w porządku? Powinniśmy przystopować z piciem. – Ograniczyć? Chłopczyku, musimy trenować. Powiedz mi, gdzie jesteśmy? – Nie wiem. W nocy pojawiły się chmury. Nie widać gwiazd. Budynek jak Reichstag w Berlinie, tylko trochę się skurczył. Starszy pan wydrapuje kciukiem otwór w oblodzonej szybie. Po polsku recytuje wyliczankę, wskazując dzieci, które znikają za kolumnami portyku budynku przypominającego świątynię. Szczęście, nieszczęście, pakiet, list. Szczęście, nieszczęście, pakiet, list. Szczęście, jednak szczęście. Dopowiada po niemiecku. Naciska klamkę w drzwiach pasażera. Napiera na nią, aż lodowata, gumowa uszczelka ustępuje z chrzęstem. Ostrożnie wychodzi na dwór. Na fasadzie, po prawej i po lewej stronie wielkich schodów, ponad przeciętnej wielkości postacie herosów. Ciężkie, szerokie drzwi. Starzec i Max przechodzą przez ponury hol wejściowy, polerowany marmur i mosiężne kandelabry. Nad wszystkim góruje szklana kopuła ozdobiona ornamentami. Zza drzwi po prawej stronie słychać wrzawę polskich dzieci. Skultetus słucha i przytakuje. Pojutrze, początek nowego roku, według starej tradycji. Uważaj, chłopcze, wchodzimy. Sala wypełniona jest dziećmi, mamami, tatusiami, wujkami i ciociami, dziadkami i pradziadkami. Z przodu teatrzyk kukiełkowy zbity z desek. Tu i ówdzie zamontowano szufladki, dzwonki, sznurki o dziwnym, niezrozumiałym przeznaczeniu. Muzyczny tusz, dźwięczny ping trójkąta, pojawia się kukiełka w małej, złotej, papierowej tunice. Skultetus tłumaczy Maxowi na niemiecki. Śmiertelnicy, witajcie. Jestem Apollo, pewnie wiecie. Bóg z dalekiej Grecji. Homer i Europa dobrze mnie znają. Jestem słońcem i nauką, sztuką i uzdrawiającą mocą lekarzy. Wierzysz, że to ja? Więc krzycz, słucham. Dzieci głośno krzyczą. Pioruny wycięte z papieru rażą w publiczność. Grzmot brzmi podejrzanym dźwiękiem cienkiej blachy. Apollo pozdrawia na scenie trzy kukiełki w turbanach z wielkimi nosami. Zachęca publiczność do wspólnego śpiewu. Jesteśmy mędrcami ze wschodu, śledzimy gwiazdy zeniot i ascendent. Na niebie jest wielka światłość, och, cud pojawił nam się dziś. Narodził się oto władca, którego wszyscy pokochają. Tak wiele się dzieje, że Max zapomina, jak bardzo mu niedobrze od zatrucia benzyną. Dzieciątko Jezus otrzymuje hojne dary, magowie dają osiołkowi przy żłóbku marchewkę. W podzięce zwierzę ryczy. I-a! Wszystkie dzieci ryczą z nim. Koniec przedstawienia. Wielkie brawa. Starzec woła do lalkarza po polsku. Bardzo fajnie! Ten dziękuje z ukłonem. Zachęca gości, by poszli za nim w korowodzie.
Wielką frajdą dla dzieci jest wcielenie się w królów, anioły lub diabły. Przy rzece, na brukowanej ulicy, stoją obok siebie zabytkowe domki. Skultetus zatrzymuje się przed tablicą pamiątkową. Dłoń wystająca z chmur, trzy kwiaty między opuszkami palców. Cytuję. Saturn jednak nie jest związany ze swoim lokum jak słońce. Nie jest to bowiem miejsce cielesne w przestrzeni przestworzy, ale jest on synem, który się rodzi z komnaty śmierci, z rozpalonego, twardego i zimnego strachu. I jest tylko współlokatorem w przestrzeni, w której się porusza. Jakub Bemy, bardzo fajnie. Lalkarz bije brawo. Jednak kiedy Skultetus przedstawia mu się, ten z wrażenia unosi ręce. Nie, to niemożliwe. Żywo gestykulując, wskazuje na drugą stronę rzeki, gdzie za murami wznosi się średniowieczne miasto. Nad tym wszystkim na skale góruje budowla, podobna do katedry w Kolonii, tylko pomniejszona, tak bardzo jak budynek Reichstagu, przed którym utknęli ze swoim dwusuwem. Przy moście korowód zatrzymuje się przed tekturową bramą. Brama do nieba, wyjaśnia Skultetus. Tam właśnie muszą się udać. Przeprawiają się mostem ponad szalejącą rzeką. Poniżej znajduje się jaz. Kra lodowa kotłuje się w spienionych głębinach. Piorunujący hałas. Lalkarz wybiera numer w telefonie komórkowym i podaje go starcowi, który słucha i wyjaśnia sytuację Maxowi. Mój synu, kiedy lew zaryczy tam, na zegarze księżycowym, muszę złożyć wyjaśnienia wielkiej loży Gwiazdy Ciemności. Nawiasem mówiąc, wielki mistrz jest szybkim maszynistą, co mi akurat odpowiada. Co proszę? Notariuszem. Rzymskie określenie mądrych ludzi, którzy potrafią szybko pisać. W odpowiednim czasie dowiesz się, jaki jest z tego pożytek. Daj naszemu towarzyszowi kluczyki do samochodu. Zaparkuję nasz samochód przed budynkiem loży, abyśmy mogli szybko wyruszyć do Drezna. Przy okazji, na tym moście i tylko tutaj obowiązuje czas środkowoeuropejski. Przekraczamy granicę między wschodem a zachodem. Ze Zgorzelca do Görlitz. Polski lalkarz kłania się i znika. Max ma ochotę krzyknąć za nim. Zatankuj do pełna! Ale już go nie ma. Stromo pod górę wdrapują się na drugi brzeg przez wąskie uliczki Starego Miasta. Opodal wieży ratusza znajdują kawiarnię. Max chwyta kelnera, który na szczęście mówi po niemiecku. Zamawia dużą filiżankę kawy z mlekiem i kawałek ciasta z owocami, czekoladą i bitą śmietaną. Jeszcze coś dla starca, żeby wytrzeźwiał. Herbatę i sucharek. Skultetus, przekorny jak małe dziecko, nalega na piwo. Wznosi toast za przechodniów, podnosi wzrok, patrzy na splątaną sieć linii z tajemniczymi napisami i natychmiast zaczyna wykład. Hora planetarium virdi est expressa colore. Na zielono godziny planetarne. Naprzemienne czerwone i białe obszary to domy Słońca. Czarna wysokość Słońca. Prostopadły azymut. Godziny zwykłe, godziny włoskie, godziny żydowskie, godziny temporalne, godziny norymberskie, godziny planetarne, długości dnia, regenty 84 godzin w 12 polach niebieskich, regenty dni powszednich, domy słoneczne, wysokości słoneczne, azymuty słoneczne, położenie gwiazdy centralnej względem horyzontu i południka. Max nie dba o zegar planetarny. Jest już po drugim kawałku ciasta, a okruchy spłukuje kawą z mlekiem, pozwalając starcowi mówić. Słucha jednym uchem. Skultetus uważa, że nie trzeba rozumieć tego,
co jest tam namalowane. Mądry człowiek siada przed zegarem w słoneczny dzień i medytuje nad ciemnym punktem cienia, który wędruje tam w górze po subtelnie skonstruowanych liniach niebieskich. Jako wtajemniczony obserwuje równocześnie ludzi przechadzających się po rynku, przysłuchuje się ich rozmowom, śledzi lot ptaków i ruch chmur. Z tego wszystkiego wyczuwa niewidzialną jakość czasu, tę ciągłą zmianę nastrojów i tempa, która determinuje ziemskie życie i której nikt nie jest bardziej świadomy niż prawdziwie kompetentny astrolog. Trzy wróble słuchają mądrego starca. Max zwabił je okruchami ciasta, które rzuca na chodnik. Sztuczka, która ma zapewnić astrologowi publiczność. Nie ma tu bowiem żadnych euromilionerów, którzy by z pocałowaniem dłoni podjeżdżali luksusowymi samochodami. Czarne ptaki przepędzają wróble. Z zegara księżycowego na ratuszowej wieży ryczy lew.